Spółdzielczy Dom Kultury zakończył rok kulturalno-oświatowy. Z tej okazji w Sieradzkim Centrum Kultury swoje osiągnięcia zaprezentowały dzieci, młodzież i seniorzy. Ciekawy program artystyczny obejmował występy wokalne, instrumentalne i taneczne, czyli cały wachlarz przedsięwzięć realizowanych przez placówkę. Mi się tak tańce spodobały, bo od małego zaczęłam słuchać muzyki i zaczęłam przy niej tańczyć. I po prostu mama stwierdziła, że mnie zapisze na tańce. Daje nam dużo radości i satysfakcji, że coś umiemy, że nas inni oglądają. Lubię bardzo tańczyć, dużo w domu tańczę z siostrami i wybrałam taniec. Wiążecie z tym swoją przyszłość? No raczej tak. Dzisiaj zaprezentujecie? Jaki taniec? Rock and roll. No jak byłam mała, lubiłam tańczyć. Dzisiaj zagram The Entertainer. Uczę się grać na keyboardzie w Domu Kultury już od 3 lat. Daje mi bardzo dużo, mogę kształcić swoje umiejętności i rozwijać się dalej. Prezentować się swoje utwory, czego się nauczyłem przez mój okres nauki. Sprawia mi to dużą przyjemność. Gram na keyboardzie, gram na trąbce. Lubię bardzo grę, lubię muzykę. Zaprezentuję prawie dorosły walczyk. Uczę się śpiewać z zespołem i solo. A masz jakieś osiągnięcia szczególne? Mam, na przykład w warcie w mojej miejscowości zajęłam 1 miejsce w konkursie międzyszkolnym. Spójrz to jak królem. Co się zaprezentujecie? Taniec do piosenki Happy. Czyli interesujecie się najbardziej tańcem. Dlaczego właśnie akurat taniec? Kondycję poprawia, postawę. No i fajny jest, lubię bardzo. Bo można się wyszaleć, można wyrazić swoje emocje. Ja na pewno nauczyłam się więcej figur niż umiałam. Pani bardzo fajnie tłumaczy, jak się robi te figury. Ogólnie jest bardzo miło. Pani daje czasami wycisk, ale no dzięki temu tańczymy coraz to lepiej. W jakich zajęciach bierzesz udział w Spółdzielczym Domu Kultury? Czego się uczysz? Śpiewu u pana Jarka Miłka. Można powiedzieć, że dzięki panu Jarkowi się nauczyłam tak naprawdę śpiewać. Dzięki niemu tak naprawdę uwolniłam głos swój. Wyróżniono związane z placówką osoby, które w tym roku zdobyły nagrody za swoją działalność. Oprócz wokalistów, tancerzy czy plastyków, wyróżniono działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury szefa Sieradzkiego Klubu Kolekcjonerów i Hobbystów Arkadiusza Balcerzaka, któremu przyznano niedawno honorową nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Thank you.
Impreza była doskonałą okazją, by zaprezentować to, czego nauczyli się podopieczni podczas całego cyklu zajęć w Spółdzielczym Domu Kultury. Dumni rodzice i instruktorzy nagradzali gromkimi brawami wszystkie występy.